Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu pierwszej w tym roku kulturalno-oświatowym wystawy niezwykłej. A niezwykłej za sprawą dwóch wspaniałych artystów, pana Janusza Śmiałowskiego. Część z Państwa kojarzy a propos wcześniejszych wystaw. Ponadto pan Janusz zasila na co dzień grupę fotograficzną działającą przy Osiedlowym Domu Kultury. I to właśnie na jego prośbę i zaproszenie mamy dzisiaj okazję powitać nowego naszego artystę, panią Mirosławę Kuchciak-Brancewicz. Pani Mirosława, rodowita łodzianka, mama trzech wspaniałych, dorastających synów, kochająca, już nawet pełnoletnich, kochająca dzieci, co przejawia się również w jej pracy, ponieważ pani Mirosława na co dzień jest lekarzem, dermatologiem, pediatrą w szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi. Jest nawet moja oddziałowa. Witamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o pracę. A co po pracy? Po pracy Bieszczady, spacery po górach i oczywiście piękna pasja, jaką jest poezja. W dzisiejszych czasach niestety żyjemy bardzo szybko. Gdzieś biegniemy, zapominamy o tym, co ważne, zapominamy o tym, co piękne. Wiele wspaniałych chwil, ludzi, miejsc po prostu nam zwyczajnie umyka. I to właśnie dzięki takim osobom, jak nasi dzisiejsi artyści, mamy możliwość zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na świat zupełnie innym okiem, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Drodzy Państwo, ja naprawdę podziwiam pasję i podziwiam to, że w tym szalonym świecie jest czas, żeby naprawdę zwolnić i oddać się tej pasji. To jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że ta pierwsza nietypowa wystawa wcale nie będzie ostatnią. I liczymy na to, że tych prac będzie nam tutaj przybywało z każdym następną wystawą. Myślę, że najlepiej o samych pracach powie nikt inny jak nasi dzisiejsi autorzy. Panie Januszu, czy chciałby Pan coś o tych pracach powiedzieć? Na pewno jest dużo do opowiedzenia, co zresztą widać. Jak powstają?
Ponieważ o tych pracach trudno jest cokolwiek opowiedzieć, dlatego poprosiłem moją koleżankę, z którą chodzimy w góry, żeby ona właśnie tymi swoimi wierszami spróbowała coś powiedzieć, co na tych pracach jest. Nawet tutaj pani Karolina się zastanawiała, czy należy to powiesić tak, czy odwrotnie. No też, no ja już więcej nie dodam i tylko mogę powiedzieć, że no trzeba obejrzeć i te wiersze są po to, żeby pobudzić trochę wyobraźnię i, no i spróbować jednak pomimo wszystko coś dojrzeć w tych zdjęciach. No i teraz oddam głos. Kiedy Janusz zrobił poprzednią wystawę w Ełdeku, w góry miły bracie, no bo góry to nasza pasja, góry to nasza miłość, to tego dnia właściwie na tej wystawie podszedł do mnie i zapytał, czy ja napiszę wiersze do następnej wystawy. Ja mówię, no spróbuję, a jaka jest? Janusz mówi, wiesz co, ale to są zdjęcia o niczym. Ja mówię, jak to o niczym? No bo wiesz, to są ujęcia wody. Ja mówię, ale woda jest fascynująca. Dobra, przysyłaj. No i przysłał, oczywiście trochę inaczej wyglądają w komputerze, trochę inaczej w laptopie, trochę inaczej w komórce te zdjęcia, trochę inaczej Państwo tutaj widzicie. Wymiar, no wiadomo, że jest też jakąś częścią tej fizyki naszej, w której odbiór mamy rzeczywisty. Natomiast słuchajcie Państwo, jak ja zobaczyłam te zdjęcia, które Janusz mi przysłał, to po prostu świr taki pozytywny. Byłam tak zakręcona, że tych wierszy napisałam, oczywiście spróbowałam, mówię, no spróbuję, nie wiem, czy do wszystkich napiszę, no ale spróbujemy, coś będzie. Tak mnie kręciły, że na przykład jednego dnia trzy wiersze, a w sumie to chyba w ciągu około miesiąca musieliśmy oddać do przyjęcia i do druku. W związku z tym Państwo, no sami sobie odpowiecie na pytanie, jak dany obraz musi pracować, żeby człowiek coś jeszcze napisał i zrobił. Dla mnie wspaniałe są. Do tej pory miałam jakieś takie postrzeganie, że woda oczywiście gra z falami, na falach błyszczą jakieś refleksy słońca, prawda, z wiatrem unoszone w skali Beauforta można opisać. No ale tylko słońce i gwiazdy. Natomiast to, co Janusz mi pokazał, przesyłając te zdjęcia, to tak otworzył moje spojrzenie na wodę i na fotografię, bo dla mnie woda fascynująca była, zresztą, ale to w drugiej części Państwu przekażę, jak fascynująca dla mnie była. Jest dalej woda. W tej części biesiadnej bardzo się zbliżymy do tematu. Proszę Państwa, tyle emocji, takich pozytywnych emocji, bo byliśmy na linii gorącej, prawda, bo Janusz przesyła, bo to też nie było takie proste, jak on robi tyle zdjęć, Ula może powiedzieć, że co ja będę oglądała, prawda, jak on na okrągło robi te zdjęcia, ale teraz jest zachwycona, czyli jego żona, tak? Wybrać, bo no wiecie Państwo, pomieszczenie ma określone ściany i rozmiary, tak? Zdjęć możemy powiesić, no oczywiście, ja to bym chciała, żeby wszystkie one wisiały, ale Janusz musiał dokonać wyboru. Najpierw próbował wrobić w to mnie, ale się nie dałam, bo to jego autorska wystawa, niech sobie wybiera. Potem tylko no cztery, to już razem typowaliśmy, tak? No i ramy, jakie nam nakreśla pomieszczenie, daje to, co jest i co Państwo widzicie, tak? Natomiast co nas kręci? Wspólne pasje, tak? Chęć wyjścia do ludzi, tworzenia tego, czym możemy się podzielić i właściwie cieszyć, radować z Państwem. Ja powiem, że pierwszy raz spotkałam taką osobę otwartą jak pani Karolina tutaj, żeby tak przychylnie podeszła do tematu wystawy, prezentacji i tworzenia, do współdziałania. To jest cała przyjemność bawić się z taką osobą. Także my tak naprawdę to się bawimy i do tej zabawy Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, myślę, że temat prac już został wyczerpany, przynajmniej na tą część artystyczną. Resztę, jak tutaj pani Mirosława wspomniała, przeniesiemy do drugiej sali. Ja chciałabym bardzo gorąco podziękować za to, że ta wyjątkowa wystawa odbywa się właśnie u nas, w Osiedlowym Domu Kultury. Jest nam naprawdę bardzo miło. Jak wspomniałam, pierwsza nie znaczy ostatnia i liczymy na to, że będzie ich więcej. Jak noga robić Januszowi zdjęcia.
Da się załatwić, da się załatwić. Zaraz się przekonamy. Drodzy Państwo, ja tylko dodam, bo może nie wszyscy wiedzą, chociaż część pewnie tak, to już jest któraś z kolei wystawa Pana Janusza, natomiast debiut tutaj u nas Pani Mirosławy. Także bardzo serdecznie dziękujemy za to, że podzieliła się Pani tą pasją z nami. Dzięki temu możemy zupełnie inaczej spojrzeć na świat, na to, co nas otacza. Naprawdę bardzo, bardzo nam miło z tego powodu. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Gratuluję wspaniałej wystawy. Proszę bardzo. Pierwsza debiutancka. Drodzy Państwo, no nie pozostaje nam już w tej chwili nic innego, jak rozkoszować się tym, co dla oka, czyli zdjęciami, i tym, co dla duszy, czyli poezją Pani Mirosławy. Zapraszam serdecznie do oglądania wystawy. Dziękuję. Za ile minut zapraszam na obok? Za ile minut? To wszystko zależy od tego, jak długo tutaj wszyscy będą się rozkoszować. Można przejść obok, a potem wracać. Też można. Oczywiście. Ale ja chcę dodać, że dotychczasowe te wystawy to były takie jednakowe, jakby las, drzewa, natomiast ta jest zupełnie inna i zupełnie inaczej te prace są przedstawiane i uważam, że w nich jest jakiś inny duch od wszystkich innych i tak jak na przykład muzyka Chopina różni się od wszystkich innych muzyk, tak ta wystawa różni się od wszystkich dotychczasowych. Trwaj chwilo. Jesteś piękna. A właśnie piękni to wy jesteście. Dzięki. Drodzy Państwo, ja się tylko szybciutko wytłumaczę. Oczywiście zgadza się, nie powiedziałam wszystkiego, bo miała być to niespodzianka, więc skoro temat woda, wody w usta nabrałam, miała to być niespodzianka i myślę, że jest niespodzianka. No przykro mi bardzo, ja mogę tutaj do każdego obrazka dojść i zczytać, jeżeli oczywiście jak najbardziej, jeżeli tylko wyrazi Pan ochotę, proszę bardzo. Natomiast tak jak tutaj wspomniała Pani Mirosława... A jeszcze takie jedno pytanie do autorów mogę mieć? Znaczy, jak ja czytam i patrzę, to nie wiem, w jakiej kolejności na to nie, zrobić to. Ale pytanie moje jest inne. Jak mam interpretować te podwójne dzieła? Czy najpierw mam patrzeć, a potem czytać? Czy najpierw mam czytać, a potem patrzeć? To się łatwiej robi, ale to jest... Janusza, bo to jest wystawa autorska Janusza. No ja jestem dodatkiem do tego, tak? No ale takim zasadniczym dodatkiem. Ale zdjęcia, jeszcze raz zdjęcia na pierwszym miejscu. No proszę Państwa, czy widzieliście kiedyś takie ujęcia wody? Bo ja nie. Ja widziałam może takie jak, prawda, tutaj Staszek zasłania. Gwiazdy odbijają się w jeziorze, prawda, topią się w nich. Zachód słońca, tak, może taki też. Może tam odbijający się, ginący dysk słońca gdzieś w pogarach. Kaczkę pływającą po wodzie. Ale to jest wszystko. Natomiast te fascynujące obrazy, które Janusz akurat uchwycił, no to po prostu, proszę Państwa, no patrzcie inaczej na świat, bo ja teraz patrzę i zaczynam sama robić zdjęcia już takie, no nie takie dokładne, ale już prawie. Ja od pewnego czasu, przepraszam, artystów nie pytam, bo kiedyś zapytałem, co autor miał na myśli. A to nigdy nie należy pytać. I powiedzieli to, co pan przed chwileczką. To jest pewna tajemnica, ale mnie bardzo korci, żeby zapytać o ten obraz. Co on ma znaczyć, czym, kim kierował się pan, żeby to utrwalić, poznać. Ale może zostawmy to jako swojego rodzaju... Niech odbiorca... Przepraszam cię, że wszedłem tam. To ja już tylko ostatnią sprawę. Czy w związku z tymi wypowiedziami wszystkimi naraz, to co jest poniżej lub powyżej tego, co widać, to jest narracja czy komentarz? No mnie się wydaje, że to jest... O, właśnie. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy w momencie, kiedy patrzy na ten obraz. Bo jak Janusz przysyłał mi kolejne zdjęcia, no to ja tak... Na niektóre obrazy miałam pomysł od razu,
Natomiast na przykład tam takie kolorowe kreski, to ja mówię, ja na ten temat nie napiszę nic. Albo tu jest taki, 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 tutaj w rogu, zielony. No absolutnie nic. Ale tak patrzę, patrzę, przyglądam się i ja coś dostrzegam w tym. Jak się przyjrzycie Państwo, to naprawdę to, czego nie widziałam na przykład na tych zdjęciach przesyłanych w komputerze, na laptopie czy w komórce, to ja widzę na tych dużych fotografiach, tak? Także to jest no, dowolność, co Państwo widzicie. Pewną zagadką jest obraz ostatni tam pod ścianą przy oknie, bo to przez wodę przeziera dno potoku. I tu już takie pytania zostały zadane. Tak, czyli, ale też woda. Też woda. Piękno stworzenia, tak. W takim razie, drodzy Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do oglądania i oczywiście do tej drugiej części za momencik.